Cześć wszystkim, z tej strony pan się kolejny z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, by wam pokazać naprawdę mocnego skina, który będzie albo nawet nie będzie, ale już jest w chińskim Brawl Stars. No jak wiecie, chiński Brawl Stars troszeczkę różni się od naszego Brawl Stars, moi drodzy, przy okazji mogę wam pokazać za chwilę jedną rzecz z chińskiego Brawl Stars, bo prawie już na nim zagrałem moi drodzy ale zaraz zobaczycie o co chodzi jeżeli chcecie kolejny taki odcinek na kanale z zostawcie stawcie opeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał oczywiście aby być na bieżąco żadnego odcinka moi drodzy, nie przegapić no i tak, po pierwsze co wam mogę pokazać, wchodzimy sobie moi drodzy na chińskiego Brawl Stars, pobrałem chińskiego Brawl Stars i zobaczę. tak się on prezentuje wchodzimy, jakieś tam znaczki po chińsku i tak dalej i tak dalej, mamy dwa przyciski Jeden to jest jakiś regulamin czy coś takiego i trzeba tutaj zaakceptować, kliknąć to. Jak klikniemy to po lewej stronie, no to nam się wyświetli jakaś tam strona i coś tam pisze, ale nie mam pojęcia co szczerze mówiąc i po prostu się klika to, więc zaraz zobaczycie o dokładnie. A klikniemy to po prawej stronie, no to się nic nie dzieje, więc to jest po prostu chyba regulamin i się akceptuje regulamin gry, tak mi się wydaje. I co my tutaj mamy? Mamy moi drodzy jakiś kuku i żeby po prostu móc grać w tą grę, trzeba oczywiście pobrać jakieś kuku, założyć tu moi drodzy konto, ale ja tutaj wpisywałem numer telefonu, wpisywałem nawet numer telefonu Yy, nawet nie mój, bo wpisywałem tutaj, czekajcie, na B, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale Polska yy, po chińsku to jest na B się zaczyna, jakby tutaj jest Polska, bo mamy plus 48, więc na, na B jest Polska po chińsku, nieważne. Klikałem tutaj wszystkie opcje, chciałem też zmieniać, mój drodzy, język tej aplikacji, żebym w ogóle widział, co ja klikam, bo po chińsku to ja nic nie rozumiem, ale też nic nie znalazłem, więc moi drodzy, jeżeli któryś, ktoś z was znalazł w ogóle, o co tutaj chodzi... I, I wie jak tutaj zacząć to wszystko. To dajcie znać komentarze, bo ja bym chętnie ponigrał odcinki z chińskiego Brawl Stars i sam Wam pokazał, co tam jest ciekawego, bo pewnie jest mega dużo różnych rzeczy. Ale no, niestety nie mam jak tego zrobić, więc tak to wygląda. Namy no my sobie dzisiaj, moi drodzy, zobaczymy nowego skina z chińskiego Brawl Stars. Zaraz Wam pokażę. Powiem wam, że jest gigamocny. Szczerze mówiąc, mój ulubiony chyba z wszystkich chińskich skinów, które były do tej pory. Więc już wam, moi drodzy, pokazuję tego skinka. Więc moi drodzy, zobaczcie, odpalamy sobie to, tylko to ścisze. O, zobaczcie, jak to wygląda. Co to jest za skin w ogóle? To jest gigamocny skin do Stew. Szczerze mówiąc, taki skin to on by kosztował 100% 300 gemów. Ale no. Jeszcze nie widziałem lepszego skina, Zobaczcie w ogóle, jakie ma powalone ataki. Ma animację, jak kogoś porobi, więc, no, na 100% to jest skin za 300 gemów. Ale, no, zobaczcie, jak on przepięknie wygląda: no jest po prostu gigamocny, mega fajny. Jest ten skinek i ma takie fajne animacje. No, ale, no, niestety nie możemy moi drodzy go mieć w swoim BES-ie. Najprawdopodobniej, bo tam już dużo skinów wyszło w tym chińskim Brawl Stars, których nie ma u nas. A co jest nie fair, skiny nasze z naszej gry są w chińskim Brawl. Stars, na przykład starszeli i tak dalej, oni je dostawali w ogóle za darmo. A na przykład my nie możemy dostać takiego skina za darmo. Abym chętnie chciał mieć takiego skina, i myślę, że wy też chcielibyście mieć takiego skina. No niestety, tak już to moi drodzy bywa, nic na to nie poradzimy. Tak, to supercel, znaczy w sumie to nie chyba supercel zarządza gierką w Chinach, ale nie wiem nawet, może jest supercel, tylko jakiś inny oddział. Nieważne, tak to moi drodzy się prezentuje. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. No i jak ktoś z Was wie, właśnie jak zagrać, moi drodzy, na tym chińskim BESie to dajcie znać, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Próbowałem, oglądałem jakieś poradniki na YouTubie, udało mi się pobrać. Ubrał, udało mi się pobrać to Kuku. Ale no nie mogę założyć tam konta i zawsze jakiś błąd wyskakuje, tylko no nie wiem co tam pisze, a na angielski niestety się nie da zmienić, więc tak to wygląda. E, dobra, zagramy sobie moi drodzy może 5v5 na zbiory klejnotów, e, bo jeszcze nie grałem 5v5 na zbiorach klejnotów, więc jestem ciekaw jak mi pójdzie. I sobie może wybierzemy coś ciekawego, może takiego leonika. Zobaczymy, jak mi pójdzie leonikiem. Aktualnie sobie wbijam moi drodzy 59 600, 60 w sumie wbijam. 59 to jest taki malutki przystanek przed 60, ale jeszcze dużo brakuje. I gramy na boty, więc spoko, będzie fajny meczek przynajmniej No i tak jak mówię, jak ktoś z was wie, moi drodzy, albo grał, albo wie jak grać na tej chińskiej wersji Najlepiej piszcie na mojego Instagrama, piszcie na mojego Instagrama, jak ktoś was ogarnie jak to działa Bo, no powiem wam, że jest mega ciężko Na YouTubie też jest mało tych poradników, z tych co widziałem to tam pokazywali, żeby pobierać WeChat, ale no nawet nie ma takiego guziku w tej wersji aktualnej, że jest tam tylko to Kuku i ten regulamin chyba. No i tyle, więc nie mam się do tego pojęcia, jak mam to inaczej zrobić. No ale jak ktoś ma jakiś pomysł, albo grał i właśnie już to zrobił, no to dajcie znać w komentarzach, a najlepiej to piszcie mi na Instagram, tam sobie przeczytam wszystko i wtedy jak, jak mi się uda właśnie to pobrać, to na pewno jakiś odcinek z chińskiej wersji nagram, bo wydaje mi się, że to może być giga ciekawe. Będziemy na przykład testowali te wszystkie chińskie skiny, zobaczymy, może coś się tam zlaguje, tam są też te aureole, jakieś lobby i tak dalej, i tak dalej, więc może być ciekawie. No i tutaj giga odklejkę robimy, bo gramy na boty, a ja padam i w ogóle biegam sobie, robię byle co ale i tak to wygramy, więc na spokojnie. Dziwne, że mi dało w ogóle gierka na boty, szczerze mówiąc. ostatni gry, jakie grałem, to były Friendly Gierki, a teraz mi dało na boty, więc w sumie spoko. Yy, ale no, dziwna, dziwna sytuacja. Dobra, porobimy tego. Tego też porobiliśmy. 11, moi drodzy, genów, mamy parę sekund, jeszcze trzeba przetrwać i będziemy mieli zwycięstwo, więc naprawdę bardzo fajnie. Mamy to, wygraliśmy, moi drodzy. Yy, zagramy sobie jeszcze jedną gierkę. Akurat może dobiję Leona na 700, bo mam 693 właśnie. No jeszcze jedna gieraczka i będę miał, moi drodzy, 700 dobite, więc miejmy nadzieję, że siądzie. No, i zobaczymy. Cztery osoby do Playgaina na pięć, nawet. Dużo, zobaczymy, jak sobie z nimi poradzę. Wydaje mi się, że oni nie są za dobrym teamem, ale już źródłem tego Playgaina. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Startujemy teraz już niestety na boty. Nie będziemy grali, tylko na jakichś graczy. Nie wiem, czy też nie wbijać, moi drodzy, Powerliga, żeby dostać tego skina do Rico. Dajcie na komentarzach, co o tym sądzicie. Czy wbijać tego Powerliga, czy nie wbijać tego Powerliga. Piszcie w komentarzach, moi drodzy. No i dobra, lecimy. Gramy tym leonkiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No nikt tutaj najlepszy nie będzie, ale no cóż, no i nie mam już za dużo postaci nisko, chciałem sobie wziąć taką, żeby czymś po prostu zagrać. No właśnie, tutaj może być ciekawy Mortisek, może być ciekawy Miko nawet, bo Miko może wyskakiwać o stąd, gdzie ja teraz stoję, zbierać GMA i się cofać, a na 5V5 nie będzie tak łatwo go porobić, szczerze mówiąc, więc to może być dosyć dobra taktyka. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak sobie tutaj ludzie poradzą. Okej, okay, jeszcze Chuck tam wszystko rozkłada. Kurczę, najgorzej. Dobra, ja może lecę sobie na niewidce. Spróbuję podjechać tego dynamajka. bardzo ładnie. No i tutaj od góry jakby mi się udało tutaj naklepać troszkę tych ludzi to by było spoko. Dobra, ten Mortisek tam chyba padnie. Tego dynamajka jakbym mógł naklepać to też by było spoko. Dobra, nie jest źle moi drodzy. OK, tam jest, jeszcze coś próbuje, ale jeśli nic nie uda zdziałać. Dobra, nie jest źle. Jeszcze w tą wjeżdżamy. Ale niestety auta im poleciał mi na tego czaka, więc troszeczkę unlucky. Dobra, tutaj jeszcze, moi drodzy, mamy jakieś gemy. Ile mamy? 5 na 5, dobra. Nie jest źle, nie jest źle, widzowie, nie jest źle. Mamy 5v5, jeżeli chodzi o gemiki. Dobra, wjeżdżam sobie tutaj na, 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 na ulcie. Okej, okay, Sionaczko, witam czeka bardzo serdecznie. Czek tutaj, moi drodzy, za dużo mi nie zadał, więc spoko. Mamy 6, ja mam 5 gamów, muszę uważać. Co to jest za młyn w ogóle tutaj, halo? Co tu się odwala, ty? To jest najgorszy tryb w ogóle. Tu się nie da nic pomyśleć, ani jakkolwiek jakąś taktykę zrobić, bo tutaj każdy dosłownie pada. O, dobra, ładnie tam naklepali. Okej, okay, kurczę, szkoda tych gemów. Nie, oni będą mieli wszystkie gemy. No i najgorzej, jeszcze padłem, kurczę, ale mam, multa. mam multa, więc tym, moi drodzy, moim Leonkiem mogę tam przejść w miarę szybko. I może kogoś naklepać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc lecę gdzieś w tamtą stronę, zobaczymy czy kogoś mi się uda naklepać. No naklepałem, ale no niestety to nie starczyło, 4 sekundy no i przegraliśmy, kurcze no unlucky moi drodzy, unlucky, że przegraliśmy ten meczik, no ale miałem jakiś odklejusów też trochę w teamie, ja tam w miarę coś poogarniałem, zbierałem trochę tego, my coś tam obijałem, ale no najlepiej nie wyszło, no zobaczcie 6 0 no to już samo mówi za siebie, Iv 2-6, ja miałem 2-2, no to nie są najlepsze staty, ale no z mojej drużyny i tak są najlepsze, Mortis miał 1-5, więc no jakie ja miałem z nimi wygrać. Niestety nie wyszło. Ja, moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie. Tego odcinka, mam nadzieję, jak Wam się spodobał. Jeżeli tak zostawcie apeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się. Cześć!